Witam Was serdecznie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniu na tydzień najbliższy, który właśnie się zaczyna. Poniedziałek, jest to dzień 6 lutego, no i będzie to do 12, do przyszłej niedzieli, tak mniej więcej oczywiście, jak to na tydzień, to na tydzień. Zobaczymy, co tutaj jest w głównej energii, zobaczymy, jak to się tutaj nam będzie przedstawiało, czym możemy się zainspirować, co może być na przeszkodzie, co może tutaj być jakieś trudne, łatwe. Zobaczymy. Zobaczymy, co idzie. Czyli tak, mamy, patrzymy, że odwrotnie mam talię, 6 kielichów, bardzo fajna energia harmonii emocjonalnej. Tutaj dalej mamy śmierć, kartę skorpiona, czyli transformację i 8 monet. Powiem tak, może to być bardzo pracowity tydzień. Tak, możecie odczuwać potrzebę wyjścia z harmonii, z przeszłości też, pozostawienia przeszłości za sobą. Tak jakby powieje tutaj jakiś podmuch, powieje wiaterek, będzie podmuch jakiejś nowości, jakiejś potrzeby przemiany i to takiej dużej przemiany. Widzę, że dosyć ciemno mam tutaj, próbuję to rozjaśnić w jakimś sensie, ale to słabo z tym rozjaśnianiem. Może tak. Więc patrząc na karty, tak jak powiedziałam, transformacja, karta skorpiona, tu będzie jakaś głębia, dużo intuicji, mamy przewagę wody, obydwa żywioły, woda i ziemia tutaj, ponieważ 8 monet to jest połączenie z ziemią, z pracą, z dopracowywaniem szczegółów. Może też być tu jakiś ciężar, który będziemy chcieli nieść, albo będziemy chcieli tutaj osadzić się jakby mocno w tym, co trzeba przepracować. A jest sporo do przepracowania, sporo emocji do przepracowania, czyli co będzie się tutaj przelewało przez nas, przewalało. I tak jak to skorpion potrafi, może wydobyć z głębi, z jakiejś ciemności bardzo istotny szczegół. Zresztą dzisiaj jest czas pełni, akurat ponagrywam to właściwie w ten czas, kiedy księżyc jest najbardziej intensywny w tej swojej pełni. Może to być naprawdę intensywność duża, tak jak powiedziałam, i wyjście, bo zresztą jak patrzymy na karty, mamy Tiferet i widzicie tutaj, Tiferet jest w harmonii. Tutaj Tiferet, przechodzenie do Necach, do zwycięstwa, czyli co? Jeśli zgodzimy się, zdecydujemy się i popełnimy zmianę, sami z siebie, to możemy wszystko zwyciężyć. Mamy przy sobie moc, mamy przy sobie wszystko to, co jest potrzebne, żeby dokonać tej zmiany, pójść dalej, żeby tutaj jakby ustabilizować też swoją energię naszego ciała, materii wokół nas, żeby tutaj zaczęło się coś nowego budować. Trzeba też dopracować jakiś plan, jakieś szczegóły. I mamy po przeciwnej stronie Necach, mamy 8 Chod, tak? Czyli ze zwycięstwa idziemy do jakiejś formy, nadania formy temu, co jest takie jeszcze być może nienazwane, bo czym to będzie to zwycięstwo? Tego tak do końca nie wiemy. To może być zwycięstwo naszych emocji, naszej huśtawki, tego, co jest ciemne, spotkanie z tym, co jasne. Tutaj wypływa na wierzch coś, co trzeba wziąć i z czym trzeba popracować definitywnie. Może to być duża praca wewnętrzna, ale też patrząc na karty mogę powiedzieć, że może tu być ktoś, kto przyjdzie do Was z przeszłości. Duże spotkanie, transformacja w tym związku, czy w ogóle w tej relacji może nastąpić i może się tu coś ustabilizować pomiędzy Wami. W sensie jakiegoś odkupienia też, jakby ożywienia, czy odejdzie coś, co jest już niepotrzebne. To może być część relacji, może cała ten związek czy relacja może się przekształcić kompletnie w coś takiego solidnego. Albo też można będzie zrobić coś odwrotnego,
zostawić za sobą to, co nie służy, z przeszłości, całą przeszłość. Łącznie z osobą, która będzie chciała się tutaj do Was w jakimś sensie dostać. I nagle wglądy jakieś i to, co do Was przychodzi, pokaże, że no tutaj w zasadzie już nie ma miejsca na to, żeby się powtórzył cykl jeszcze raz, tak? Tutaj trzeba to uśmiercić. To takie może dobre słowo? Mam takie wrażenie, że przychodzi czas, kiedy trzeba coś rzeczywiście pożegnać na zawsze i nie wracać do tego więcej. Zobaczcie, jak to będzie odkrywało się, czy jak to będzie się ujawniało u Was. Możecie odczuwać rzeczywiście dużą huśtawkę emocjonalną, ale pamiętajcie, jesteśmy na ziemi tu i bądźmy teraz, tak żeby to odprowadzać do Matki Ziemi. Matka Ziemia przyjmuje te wszystkie rzeczy. Ona jest naszą matką dlatego, ponieważ potrafi nas wesprzeć, tak? Swoją solidnością też. Bądźmy też my solidni w tym, żeby od czasu do czasu pozwolić sobie na transformację, bo zmiana potrafi uczynić cuda. Nie tylko w naszym życiu, ale też w tym, co się później będzie działo, czyli w przyszłości. Tu i teraz też, ale też w przyszłości, bo to, co dziś robimy, ma wielki wpływ na to, co będzie jutro. I tu i teraz, dziś możemy coś zmienić. Także cały tydzień, mam wrażenie, jest poświęcony pracy. Pracy i zobaczycie, jaka to będzie praca. Ok? Przybliżymy teraz tutaj energię dla każdego znaku, ponieważ jest to czytanie tygodniowe. Jest po jednej karcie dla każdego znaku. Troszeczkę tu zmienię perspektywę. Pokażemy troszeczkę więcej i zobaczymy, jak tu się bogini odsunie na bok. Mróz złapał, śnieg jest, no zima. Zobaczmy, jak tutaj będzie u nas, u każdego po kolei. W związku z tym, że jesteśmy w czasie, kiedy mamy urodziny wodników, to będziemy zaczynać od wodnika. Rozkładanie kart, zarówno to, jak i czytanie. No to wodnik już dostał swoją kartę, tak? Teraz popatrzymy jeszcze na ryby. Mamy ryby. Baran. O, dla barana odsłoniłam 4 buławy, ale zasłonię z powrotem, dobrze? Tutaj położymy, jakaś tutaj jest, jakieś rozkojarzenie. Dobrze, patrzymy dalej. Byk. Dalej, bliźnięta. Bardzo pracowity weekend był to dla mnie, może dlatego tutaj tak jest. Teraz mamy bliźnięta. Teraz będzie rak. Dalej lew. Dalej mamy pannę. Ale idziemy. Waga. Ok, waga. Skorpion. Strzelec. I ostatnia tutaj karta, koziorożec. Koziorożec. O, nawet odsłoniłam, ale to nic nie szkodzi. Koziorożec, dobra. Jak widzicie, troszkę tego rozkojarzenia jest. Myślę, że to jest tak, że przez 3 dni prowadziłam zajęcia. Jeszcze chcę dla Was tutaj zrobić ten odczyt i tak to wygląda. Co mamy w atmosferze? Króla kielichów. Czyli co?
Zdecydowanie będzie to emocjonalny tydzień, może być, dla wielu z Was. Praca tutaj będzie z emocjami i może być ktoś, kto będzie Was wspierał w tym. Może to być męska energia, ponieważ to jest król, więc tutaj siedzi w chokma, to jest mądrość też. I to jest takie też przekazywanie takiego bakcyla do działania, tak powiem. Mam wrażenie, że tutaj o to chodzi, żeby tutaj była akcja, żeby tutaj jednak wyjść z tej harmonii, bo strach jest wyjść z harmonii, tak? Ale chodzi o to, żebyśmy wyszli z tej harmonii i poszli za głosem, który nas prowadzi, głosem intuicji, żeby tutaj jednak coś zmienić w swoim życiu. Na lepsze oczywiście, tak? Przełożymy. Karta dla wodnika to jest powtórzona energia z tej, która leży na stole. Mamy tutaj mianowicie ósemkę monet, czyli ponownie mamy taką siłę i moc, tutaj postawę czy podstawę, gdzie potrzeba naprawdę sobie ręce ubrudzić, dopracować plan, szczegóły. To może być żmudne zajęcie, to może być żmudny czas, taki typowy, może to być tydzień w pracy dla niektórych, po prostu, przynajmniej dla niektórych wodników. Dla innych to będzie tutaj duży wysiłek, może się pojawić jakiś ciężar, który będziecie odczuwali. Więc ja tutaj tak myślę, że warto pobrudzić sobie te ręce, warto tutaj pójść w transformację i podziałać. Właśnie nawet takim młotem, jak to jest widoczne na tej karcie, którą mamy obok. I pozwolić sobie na dopracowanie tych szczegółów, bo to może być ważne w następnym, kolejnym tygodniu, czy w całym też miesiącu. Żebyście byli uważni też, to o to chodzi, żebyście też mieli tą Matkę Ziemię pod stopami, żebyście odprowadzali też niechciane emocje i wszystko to, co tutaj się pojawi. Z tego cienia może wyleźć coś, tak mówiąc brzydko, co potrzebuje właśnie takiej transformacji, co potrzebuje uważności, dostrzeżenia problemu, tak? I z tym będziecie pracować. Ok, to tyle dla wodników. Teraz popatrzymy na ryby. Trzy kielichy dla ryb. Karta radości, zrozumienia, że rozwój to jest zmiana, że życie na ziemi to jest też zmiana, że tutaj można świętować, cieszyć się, że mamy szansę się zmienić, że mamy szansę zrobić coś dla siebie. To może być też zwykłe świętowanie po prostu ze swoimi przyjaciółmi. I tu może być to coś nowego, w sensie takim, że pojawi się ktoś nowy. Ktoś nowy może być też w relacji. W zależności od tego, kim jesteście, gdzie jesteście i jaka jest Wasza sytuacja, może to być w pracy jakieś spotkanie biznesowe też, może być tutaj chęć rozszerzenia kręgu znajomych, bo jest tu sytuacja wzrostowa. Mam wrażenie, że to jest budowanie jakby sobie tej solidności, pokazywanie siebie z każdej strony, z tej ciemnej i z tej jasnej. I w związku z tym możecie odczuwać taki przepływ energii, ale też harmonii i zrozumienie, że to wszystko dzieje się po coś i że akurat w tym momencie jest to Wam potrzebne. I pamiętajcie, żeby cieszyć się ze zmian, bo zmiana niesie jakby inną jakość życia. Zmiana niesie takie przewentylowanie też emocji, ok? Dobra, to teraz idziemy do barana. U barana cztery buławy, bardzo fajna energia radości, stabilnego ognia, ogniska domowego. I tutaj może się coś pojawić, co trzeba będzie zmienić, bo gdzieś tutaj może Wy poczujecie potrzebę, że chcecie tutaj czegoś innego, albo nagle pojawi się właśnie możliwość, żeby sobie ustabilizować taką sytuację w domu i poczuć taką właśnie chęć, żeby Wasz dom był domem pełnym radości, pełnym magii też, żeby tutaj coś przepracować, co wisi może jakimś cieniem nad radością tego domu.
Waszym domem może być wasze ciało i tutaj trzeba się przyjrzeć sobie, co mnie cieszy, co mnie smuci, co potrzebuję zmienić, w jaki sposób tutaj mogę przepracować rzeczy, które są niekomfortowe, żeby móc rzeczywiście dostrzec obfitość u siebie w moim domu. Pamiętajmy też, że czwórki mogą kojarzyć się z obfitością. Tutaj jest też litera hebrajska dalet, która mówi o drzwiach, w tłumaczeniu to drzwi. Otwieramy tutaj drzwi na nowe. To może być też świeża energia, czas, który zaczyna być coraz bardziej jasny. Pamiętamy, że wchodzimy teraz w jasność, w ten czas, kiedy jest promiennie jasno i zaczyna być coraz ciekawiej. Pomimo tego, że jest mróz i śnieg, tak czy siak ten śnieg daje nam też poczucie, że jest jasno i możemy zobaczyć tutaj, co potrzebuje tutaj naszej uwagi, żeby zostało zmienione. Albo też po prostu zwyczajnie może tu być tak, że pogoda na zewnątrz trochę przypomina tą, która dawniej bywała i trzeba się tutaj narobić i na przykład odgarnąć śnieg, tak? Dla innych, żeby było im łatwiej chodzić. Tu może nastąpić jakaś zmiana, skupienie, uwaga na rzeczach takich właśnie bardzo takich manifestujących się w waszej przestrzeni fizycznej. Byki. Ósemka kielichów. Emocje, emocje, emocje. Mam wrażenie, że u was to będzie chęć odejścia od czegoś. Może to być chęć przejścia przez jakąś bardzo trudną chwilę, zrozumienia, że ta zmiana, która gdzieś tam się czai, jest potrzebna teraz. Że nie czujecie tutaj tego, co kiedyś, że nie ma tej ekscytacji, że tutaj jest jakby tylko praca i tylko obowiązki na przykład. To może dotyczyć tutaj związków, przeszłości, spotkania przeszłości z teraźniejszością. Możecie nagle zauważyć coś, co nie działa, a wy chcecie, żeby działało. Wy chcecie do tej tęczy, która tutaj pojawia się na tej karcie, ale zobaczcie, jesteśmy tutaj w miejscu, w którym ta transformacja jest potrzebna. Ta zmiana musi nastąpić, bo inaczej nie zobaczymy tej tęczy, a my chcemy iść wyżej, rozwijać się, zmieniać, korzystać z coraz lepszych osiągnięć techniki na przykład. Chcemy iść do światła też, tak zwyczajnie, normalnie, żeby już było jasno, żeby już było ciepło. To może być też podróż na przykład, która zmieni wasze życie, tak? Możecie gdzieś wyjechać, niektórzy wyjeżdżają do ciepłych krajów i to może kompletnie zmienić wasze życie. Będziecie chcieli odejść od pracy, którą wykonujecie teraz na co dzień. Może zechcecie postanowić coś na temat własnej działalności, pójścia i pracy na swój własny rachunek. Na pewno poczujecie te wszystkie emocje, jak przewalają się przez was, ponieważ to będzie taki emocjonalny tydzień. Przynajmniej tak to karty przedstawiają. Dalej, mamy bliźnięta. A bliźnięta tu są bardzo magiczne. Mają ochotę coś zacząć, zrobić pierwszy krok, zaczarować czas, przestrzeń. Chcą spełnić jakieś marzenia też, jakąś wizję, która jest przy was. Zobaczcie, to co na ziemi, to i na niebie, lub też to co na niebie, to i na ziemi. Tutaj jest taka moc sprawcza. Mam wrażenie, że się coś wymanifestuje. Dla niektórych z was może być tu spotkanie z przeszłością, informacja od kogoś, kogo znaliście, o tym, że jest na przykład tutaj nowe stanowisko pracy, albo że jest jakaś szansa na zarobienie pieniędzy, ale też narobienie się. Może być nowy projekt. Tu może nastąpić całkowita zmiana i teraz od was zależy, czy wy zrobicie ten pierwszy krok. Możecie się wycofać, możecie nie chcieć na przykład pójść w to. Możecie poczuć, że nie jesteście gotowi, ale sprzyjająca jest energia temu, żeby wykorzystać wszystkie szanse i to, co jest w was, te wszystkie talenty i zrealizować swoje jakieś wizje, które mówią o tym, że potrzebujecie wejść w całkowitą jedność ciała, umysłu i ducha. I to jest taka przemiana, tak? To jest zauważenie, że czasami mój umysł idzie w inną stronę, moje ciało jeszcze gdzie indziej, a myśl to w ogóle krąży, tak? Więc tutaj też jakby spójrzcie do tyłu,
Tak jak dla wszystkich, może się ktoś pojawić z przyszłości i wam to uzmysłowić, że nie jesteście już tą samą osobą, którą byliście wcześniej, że tutaj ta zmiana i ta transformacja następuje każdego dnia. I to też jest istotne. Przemiana potrzebuje waszej jedności, żeby była silna i żeby doprowadziła was do sukcesu. Ok, popatrzymy dalej. Tutaj mamy raka. I tu mamy księżniczkę kielichów. Jakaś tutaj jest świeżość. Świeży zastrzyk świeżych uczuć. Bardzo dobrze to zabrzmiało. Mam wrażenie, że może tu być jakieś zaskoczenie. Ponowne zakochanie w kimś, kogo już znacie albo znaliście. Lub też manifestacja związku z przeszłości. I chęci zmiany tego wszystkiego, co jest wokół was, po to, żeby poczuć się tak jak kiedyś. To może być tak, że chcę powrócić do tej świeżości, chcę powrócić do dzieciństwa. Dla niektórych będzie to tydzień pracy ze sobą, ze swoim na przykład wewnętrznym dzieckiem, z iskrą miłości, z takim zachwytem nad światem i nad tym, co może się zdarzyć. Taki magiczny tydzień może dotyczyć znaków wodnych szczególnie. Czyli ta karta, mamy tu kartę skorpiona, czyli skorpion, rak, ryby. Właśnie. Dla was to jest coś świeżego, coś nowego. Może to też być świeża, nowa oferta pracy, która was może zaskoczyć. Takie odnoszę też wrażenie. Możecie dostać jakiegoś maila od kogoś, kogo znaliście, kto będzie bardzo mocno dawał wam do zrozumienia, że jest tu coś do wzięcia i wy jesteście dobrym kandydatem. I jest to takie coś, co potrzebne jest w waszym życiu i jednocześnie da wam ogromną możliwość przemiany. Tak? Takiego powstania jak Feniks z popiołu. To, co kiedyś może minęło was, przeszło koło nosa, teraz może się ziścić. Okay? Rycerz kielichów dla lwów. Tutaj jakaś oferta, mam wrażenie. Też emocje, też emocjonalnie, tak jak u raka, tak jak tutaj w głównej energii na stole. Emocje nie będą was opuszczać, ale jest tu jakiś jednorożec, który może zanieść was w takie magiczne miejsca, gdzie spotkacie ludzi, którzy będą bardzo chcieli współpracować z wami. Może to być też taki bardzo romantyczny tydzień, w sensie lwy mogą chcieć pójść na jakąś romantyczną kolację, będzie to jakaś zmiana, bo zwykle nie chodzicie, tak? Dla tych, którzy nie chodzą. Może to też być spotkanie z kimś z przeszłości, tak jak mamy to tutaj w energii głównej i pójście właśnie gdzieś, co będzie też jakby nowością albo zmianą dużą. Ale generalnie duża transformacja wewnętrzna, tak jak powiedziałam wcześniej, na początku i inne spojrzenie na siebie, na związki, na to, co jest romantyczne, a co nie, na to, jak wprowadzać magię tej romantyczności w swoje życie, ale jednocześnie być mocniej osadzoną czy osadzonym w tym, co się dzieje. I zbudowanie sobie właśnie takiej może też trochę rutyny. To też może być jakiś projekt, który będziecie chcieli realizować, właśnie bardzo mocno się zaangażować w to. Nie musi to być koniecznie związek czy relacja, ale może być, tak? Uwaga na tych, którzy chcą się zakochać. Mogą dostać taką szansę. Zobaczmy na pannę. Panna totalnie w swoim żywiole. Natężenie materii tutaj, pracy w domu. Może się coś zmienić, być może będziecie chcieli tutaj coś uzmysłowić tym, którzy z wami razem żyją. Może też być informacja o spadku i to całkowicie zmieni waszą sytuację. Nie wszyscy oczywiście dostaną ten spadek, natomiast tutaj kluczem do szczęśliwego współistnienia jest przemiana i to jest rozwój osobisty każdego członka rodziny, nie tylko jednej osoby. I tutaj to jest trochę tak, żeby może nie powielać wzorca, który wcześniej był w waszej rodzinie, żeby tutaj, kiedy wchodzimy w jakieś życie dla nowych par na przykład, w
To jest pójście swoją ścieżką, bycie sobą, robienie rzeczy, które są dla Was ważne, istotne, a nie jakby powielanie takiego wzorca, który gdzieś tam w Waszej rodzinie pokutował. I na przykład mówienie czegoś takiego jak albo u mnie, no to to może niekoniecznie będzie najlepszą rzeczą, którą zrobicie. Przyjrzyjcie się temu, co robicie w domu, to, co wynieśliście z domu, czy to przekłada się na Waszą relację w Waszej rodzinie teraz nowej. Jeśli żyjecie sami, to tutaj może być też jakiś wpływ rodziny albo zmiana, która będzie dotyczyła właśnie tych relacji rodzinnych. Będziecie chcieli tutaj włożyć jakąś pracę, być może naprawić jakieś stosunki rodzinne, ponieważ mamy tutaj dziesiątkę monet. Jest to karta bardzo pozytywna, mówiąca o szczęściu rodzinnym, wielopokoleniowej rodzinie też, tak? Może to być też zastrzyk pieniędzy. Możecie dostać jakąś też premię albo dodatkową kasę, tak? Co będzie też bardzo fajnie. Tudzież macie zadbać o tych, którzy z Wami żyją, współistnieją. Waga. Dla wagi, królowa buław. O, to niespodzianka. Wiem, czego chcę. Realizuję mój plan. I jeśli trzeba się zmienić, to ja to zrobię. Tak? To jest transformacja przeszłości. Wyjście z harmonii, jeśli trzeba, i zrobienie porządków, oczyszczenie przestrzeni, i to ogniem, i to takim ogniem, że aż iskry pójdą. Zrealizowanie jakiegoś swojego planu, marzenia, czegoś, o czym zawsze chcieliście, o czymś, co zawsze chcieliście zrobić. I ta pełnia nawet tutaj wspomaga Was w tym. Emocjonalnie może być właśnie tak, że będziecie tutaj przeżywać, ale mam wrażenie, że to będzie bardzo stabilne w końcu i wyjdziecie z końcem tygodnia w bardzo dobrym miejscu, znajdziecie się w bardzo dobrym miejscu, będziecie kimś, kto będzie czuł dużo satysfakcji z faktu, że tak, zrobiłem to, czy zrobiłam tamto, bo o to chodziło, żeby właśnie coś zmienić, żeby poczuć ogień tutaj w sobie i dookoła siebie. Może to też być taki kreatywny projekt, który dobiegnie końca. Włożyć będziecie musieli dużo pracy, ale będziecie czuli też satysfakcję. Niekoniecznie karta Skorpiona musi mówić o czymś, że tu jakaś tragedia nastąpi. Nie. Po prostu może dojść do zakończenia czegoś i całkowitej transformacji. Na przykład kiedy w domu zrobicie porządki, poprzestawiacie meble, wyrzucicie jakieś ciuchy, których nie nosicie od lat. To jest transformacja również. To jest pozbycie się tego wszystkiego, co Wam przeszkadza w przepływie energii. Także to też jest możliwe. Spotkanie z królową buław też jest możliwe i to może być właśnie ktoś z przeszłości, z kim byliście w zażyłych kontaktach. Może to nabrać nowego życia, tudzież może się kompletnie właśnie zakończyć w jakimś sensie. Okay? Dla każdego będzie to trochę inny scenariusz. Skorpiony zakochają się. Mamy tutaj szansę na spotkanie z kimś, kto jest dla nas idealny, ale też my jesteśmy dla siebie idealni i myślę, że tutaj chodzi o przekierowanie naszej uwagi do wewnątrz, zwrócenie uwagi na naszą żeńskość, męskość i połączenie w harmonię swojego całego jestestwa. Tutaj są też wybory, czy idę w transformację, czy nie, czy cofam się w przeszłość, czy nie, czy spotykam kogoś z przeszłości, z kim chcę odnowić relacje. To też tak może działać. Może to być spotkanie z kim kiedyś pracowaliście, tak? I to może być właśnie taka relacja dawniejsza, starsza, która nabierze jakiegoś blasku. Wszystko zależy właśnie od tego, kim jesteście, w jakim jesteście miejscu. W relacjach, tam gdzie są już pary, związki, mam wrażenie, że możecie naprawdę zobaczyć, jacy jesteście szczęśliwi, jaka jest to harmonia, albo co trzeba zmienić w związku, żeby tą harmonię osiągnąć. Co tutaj jest do zmiany? Może trzeba o czymś powiedzieć partnerowi lub partnerce, żeby sobie uzmysłowić samemu albo temu komuś, jakie są moje potrzeby, albo jakich potrzeb nie czuję, że są zaspokojone.
Więc to może być bardzo, tak jak mówiłam wcześniej już, bardzo emocjonalny tydzień wraz z tym, z tą pełnią, która odsłoni przed Wami tutaj jakieś miejsca, które są ciemne, a które potrzebują się ujawnić. To może przynieść naprawdę fajną harmonię, zarówno w Was samych, jak i w relacjach, które tworzycie na zewnątrz siebie z innymi. Także świetna energia dla Skorpiona, Wasza karta. Możecie tutaj zadziałać. Ci, co nie mają pary, intensywnie mogą nagle poczuć, że ta para może się ujawnić, pojawić właśnie jako ktoś z przeszłości. Tutaj mamy strzelca. Bardzo spójna energia ze strzelcem, czyli as. As buław. Jedność, potencjał, twórczość, pomysł. No, tutaj może Was oświecić. I nagle się okaże, że chcecie iść na swoje. Chcecie zrobić coś dla siebie. I że tutaj koniecznie potrzebujecie wyciągnąć jakieś rzeczy, sprawy na jaw, czy w ogóle ogłosić to innym, że czujecie potrzebę samorealizacji twórczej takiej. Że potrzebujecie też intymności, że potrzebujecie wsparcia. Możecie sobie uzmysłowić też, że w przeszłości było trochę inaczej, a teraz jakby to potrzebuje odnowienia. Bo coś tu potrzebuje odnowienia. Może Wy potrzebujecie takiej iskry, która Was pobudzi do działania i do tego, żebyście rozpoczęli jakiś nowy etap. To może być w różnych aspektach Waszego życia. Może dotyczyć pracy, może to być właśnie oferta pracy. Może Wy wystosujecie tutaj, jakby jeśli pracujecie, jesteście samozatrudniający się, może będziecie mieli tutaj też miejsce dla kogoś, kto z Wami będzie mógł współpracować, ponieważ jest tu przetransformowanie energii. Może ktoś odejść i ktoś nowy nadejść. Takie odczuwam tutaj wibracje. Na pewno jest to bardzo dobry czas na to, żeby zrobić jakiś plan dla siebie. Zdać sobie sprawę z tego, czego nie potrzebujecie, co jest Wam potrzebne do pracy i do tego, żebyście tworzyli jakąś tutaj nową rzecz, albo żebyście dostrzegali to, co musi być zrobione. Niekoniecznie, tutaj niekoniecznie chodzi o to, żeby się przepracowywać. Oczywiście trzeba będzie włożyć dużo pracy, żeby zacząć tutaj nowy etap, no i ta transformacja też może nie być taka bezbolesna, tak? Więc to jest taka sytuacja. Ostatnia karta, mamy tutaj koziorożca i on ma tu gwiazdę. Piękna karta, gwiazda. Czyli co? Nadzieja. Nadzieja na to, że ta zmiana, która idzie, jest bardzo, bardzo potrzebna. Na to, że jesteście tutaj w miejscu, w którym możecie pokazać siebie światu. Możecie stać się zupełnie autentyczni, zupełnie sobą i to będzie ta wielka transformacja, żeby już tak jak kiedyś nie ukrywać się, nie chować się za plecami na przykład kolegi, koleżanki, tylko wyjść do świata ze swoją prawdą, ze swoją energią i pokazać siebie w pełni, kim jestem, co sobą reprezentuję, jakie mam talenty, jaka muzyka jest we mnie, którą chcę przekazać innym, tak? My wszyscy mamy talenty i chodzi o to, żebyśmy nie zniknęli z tego świata, zanim ich nie pokażemy. Ale tutaj też trzeba w to włożyć jakąś pracę. W sensie, jeśli chcecie coś publicznie zrobić, no to trzeba sobie zrobić taki kanał, gdzie będziecie to upubliczniać. Może to być chęć pójścia na przykład i zapisania się na jakiś kurs, i przepracowania czegoś też. Może to być chęć znalezienia nowej pracy, która będzie spełniać Wasze wszystkie nadzieje. Może to być spotkanie z kimś, kto jest Wam przeznaczony. Tak też może być. I to może być właśnie ktoś, z kim już się poznaliście, ale wcześniej byliście kimś innym. Nie było tej przestrzeni na to. A teraz po zmianie, czy w trakcie zmiany, bo tutaj ta transformacja to jest praktycznie na okrągło, my się zmieniamy cały czas, chociaż często tego nie zauważamy, więc mam wrażenie, że tutaj chodzi o odkrycie siebie w nowej odsłonie.
Napracować się można, na pewno, ale chodzi o to, żebyście wyszli trochę ze sfery komfortu i zobaczyli, że jesteście bardzo potrzebni, że jesteście częścią całej tej układanki tutaj. My wszyscy przynależymy do ludzkości i mamy w sobie takie talenty, które są potrzebne do tego, żebyśmy wszyscy funkcjonowali na tej ziemi w taki, a nie inny sposób, tak? Jak aktorzy na scenie. A to było już tak dosyć wzniośle. Ale tak naprawdę to chodzi o nadzieję na to, że jesteście w stanie coś zmienić w swoim życiu. Na przykład zmienić pracę. Poszukać sobie takiej pracy, która spełnia Wasze oczekiwania, która daje Wam poczucie, że jesteście we właściwym miejscu i we właściwej pracy. Ok? Na zakończenie mam tutaj dzisiaj karty takie uzdrawiające. Shamanic Healing. I zobaczymy, co tutaj nam na zakończenie te karty powiedzą. Co tutaj jest na rzeczy. Ok, to będzie ta karta. Odpuścić. Zobaczcie, jest biały ptaszek i czarny ptaszek. I mam wrażenie, że właśnie tutaj jest to światło i cień. Potrzebujemy odnaleźć w tej ciemności światło, do którego będziemy szli. Chodzi tutaj o tą transformację, przetransformowanie rzeczy, które nam nie służą, zakończenie pewnych rzeczy, uzmysłowienie sobie, co nam nie służy. Jest to w ogóle przedostatnia karta tutaj w tej całej talii. Patrzę do książeczki i szukam, co ta autorka napisała. Chodzi o odpuszczenie albo komuś, czyli komuś z przeszłości. Może chodzi też o wybaczenie przeszłości. Nie tylko sobie, ale też innym, rodzicom, dziadkom, przodkom w ogóle. Albo sytuację wybaczyć coś, odpuścić. Mogło to być, znaczy może to być bardzo trudne, wymagające oczywiście, ale no, przychodzi nieraz taki moment, że trzeba to zrobić. Więc można tutaj być też tak, że chcecie odpuścić tej relacji i sytuacji, żeby jakby odzyskać nadzieję, odzyskać swoje oczekiwania, czy swoje sny, spełnienie, wizje jakieś. Tutaj coś trzeba z siebie zrzucić. Czasami tkwimy w jakichś relacjach przez długie lata, myśląc i mając nadzieję, że to się samo zmieni. Jednak trzeba przyznać, że jeśli my czegoś nie zmienimy, to to się samo nie zmienia. Jeśli zawsze robimy to samo, to mamy taki sam wynik. Także tutaj jest takie jakby podejście od strony tego, że jeśli ty nie odpuścisz i nie zmienisz, nie zrobisz w ogóle czegoś w tej sprawie, o której myślisz w tej chwili, to tak naprawdę nic się nie zmieni. Dalej będzie ta sytuacja trwała. Oczywiście wy macie wybór i to do was ten wybór należy. Także tutaj czasami zostajemy gdzieś w jakichś związkach, relacjach, bo wydaje nam się, że zainwestowaliśmy tyle czasu, że może nikt nas nie będzie więcej chciał, że to i tamto i siamto. Natomiast to nie jest zdrowe, dlatego trzeba transformować. Ja nie mówię, żeby rzucić męża czy żonę w tym momencie i teraz, albo pracę. Ja mówię o tym, żeby się przyjrzeć swojej sytuacji, żeby zrezygnować na przykład z niektórych zwyczajów swoich, nieraz odciąć się od jakichś relacji, które są toksyczne na przykład, a my się ich trzymamy, no bo zawsze tak było, no to czemu teraz tak ma nie być? Także zwróćcie uwagę na swoje oczekiwania. Postarajcie się nie mieć oczekiwań, bo wtedy możemy poczuć rozczarowanie na koniec. Chodzi o to, żeby dostrzec, gdzie jest być może problem, i go rozwiązać, mieć intencję, żeby ten problem mógł być rozwiązany. Włożyć w to też pracę, żeby jakby podjąć działanie i akcję, bo samo się nic nie dzieje czasami. Jeśli my nie przyłożymy ręki do tego, to pozostanie tak, jak było. Także bądźcie w tym momencie, w tej chwili, w tym miejscu, w którym jesteście. Zwracajcie uwagę na swoje emocje i to, co jest niesłużące Wam, oddajcie Ziemi. Możecie przesłać tą całą energię do Ziemi i prosić o to, żeby się to transformowało z pomocą właśnie połączenia Ziemi i nieba. I to tyle ode mnie dzisiaj.
Pozdrawiam Was, życzę bardzo udanego tygodnia i wszystkiego najlepszego.